Rozdział 12. Prost, Gebersammler Freund, prost, panie Kaninchen. Obudź się wreszcie i przestań wołać prost, prost. Tarmosiła mnie mocno za ramię mama. Stała nade mną, trzymając słuchawkę telefoniczną w ręku, i podczas gdy przecierałem oczy, mówiła: Juleczek dzwoni już trzeci raz. A ja nie mogę mu wciąż odpowiadać, że jesteś w łazience. Posłyszał w końcu, jak chrapiesz, i kazał cię zbudzić. Przejąłem słuchawkę, pytając energicznie: Czego chcesz, ty? Ugryzłem się w język, by nie dodać: kolekcjonerze od 7 boleści. Wdowa została zamordowana dzisiejszej nocy. Za kwadrans przyjedzie po ciebie wóz. Przygotuj się, oznajmił sucho NP. Jak to zamordowana? Słuchaj, Julek, jeżeli myślisz, że dziś jest 1 kwietnia. Przerwał, mówiąc z naciskiem. Dzwonię do ciebie wprost z prosektorium. I powtarzam ci jeszcze raz, wdowa została zamordowana. Oleś dokonuje sekcji. Twój stary czeka w zachodniej dzielnicy. Odjedzie tym samym wozem. Musisz się jednak pośpieszyć, Gleb. Odłożył słuchawkę. Zerwałem się jak gromem rażony i wbiegłem pod zimny tusz w łazience. Po paru minutach, żłopiąc gorącą kawę i ubierając się, odpowiadałem na wścibskie pytania mamy. Znów się coś stało w zachodniej dzielnicy? Tak. Znów się coś stało. I znowu to jest związane ze sprawą znaczków? Tak. Znowu. A czy dowiedziałeś się czegoś w Niemczech? Tak. Dowiedziałem. Mam trochę ciekawych okazów. Może byś zechciał obejrzeć? Owszem, jak będzie po temu czas i stosowna pora. Straciłeś, zdaje się, głowę? Przecież nieraz przy różnych okazjach na ciebie patrzałam. Słuchaj, mamo, przestań nudzić i nie pytaj o to, czego ci sam nie powiem. A ja myślałam, że usłyszę trochę opowiadaków z twojej podróży do Niemiec. Pobiegło za mną po schodach pełne zawodu stwierdzenie mamy. Usiadłszy obok kierowcy, pędziłem służbowym wozem KG ponad Wiślańskiej autostradzie w stronę zachodniej dzielnicy. Było słonecznie, zielono. Dzwoniły na mostach tramwaje. Na przystankach autobusów gromadzili się ludzie, wyruszający jak co dzień z rana do pracy. Nie zważałem na piękną, czerwcową pogodę, czując się współodpowiedzialny za to, co zaszło w willi, w zachodniej dzielnicy. I tym bardziej wzbierała we mnie piekąca chęć odegrania się na zbrodniarzu. Zatrzymałem wóz o kilkanaście metrów od willi, postanawiając dojść na piechotę. Pułkownik przechadzał się w cywilnym ubraniu przed willą i pykał wygasłą fajeczkę. Wyrwano go z łóżka wcześniej ode mnie. A jednak miał różowe, świeżo ogolone policzki i wypoczęte, bystro patrzące oczy. Jak dotąd, objaśniał mnie na boku, wiemy, że nie wiemy. Około 5 rano przybiegła do dyżurnego dzielnicy gosposia. Przyniosła wiadomość, że wdowa nie żyje, została zamordowana. Obudziło ją pono dziwne chrapanie. Uchyliwszy drzwi do pokoju, spostrzegła, iż jej pani jest martwa. Zresztą przesłuchasz ją sam. Oględziny, przy których był NP, wykazują użycie trucizny. Sekcja powinna ustalić, jaka to była trucizna. Technicy są oczywiście w willi, przeprowadzają rewizję mieszkania. Twoim zadaniem jest ruszyć od razu po przesłuchaniu śladami ambasadora. Nie gniewasz się za tę awanturę w biurze NP? Upewnił się, wsiadając do wozu i zatrzaskując za sobą drzwiczki. Nie odczuwałem oczywiście żadnej urazy. Wszedłem do willi, a raczej do pokoju, w którym mieściły się zbiory, w momencie gdy technicy składali już swoje manatki. Zarakwirowano zapasy żywności, naczynia kuchenne, sztućce, pastę do zębów oraz podręczną szafkę leków domowych, znajdującą się w łazience. Porucznik z laboratorium NP siedział przy stoliku i podsuwał spłakanej gosposi arkusze papieru. Zawierały one spis różnych przedmiotów. Podpisywała rozdygotaną ręką. Pani jest spadkobierczynią obojga zamordowanych, poinformował mnie komendant dzielnicy, dodając ciszej. Znalazłem testament. Mówi, że dotąd o jego istnieniu nie słyszała. Wypadało poczekać, aż koledzy obecni w mieszkaniu zamiotą podłogę, pościelą łóżka, a następnie wyniosą zarekwirowane rzeczy do wozu, który przybył tu na polecenie NP. Zależało mi na tym, by po ich, a później po moim wyjściu gosposia nie została sama. Ma jakąś kuzynkę na południowym przedmieściu i właśnie po nią posłałem, uspokoił mnie komendant dzielnicy. Czy chcesz z nią teraz rozmawiać sam na sam? Skinąłem głową. Usiadłszy w fotelu, podczas gdy technicy wychodzili jeden za drugim z mieszkania, ćmiłem papierosa. Wreszcie zamknęły się drzwi od strony klatki schodowej. Po niecałej minucie gosposia, wracając do pokoju, stanęła przede mną jak wryta. Zmieszała się i zaniemówiła. Zostałem, żeby z panią porozmawiać. Proszę. Niech pani siada, odezwałem się sucho. Wcześniej czy później będę ją musiał przesłuchać, myślałem tuż przed wyjazdem do Niemiec. Nie spodziewałem się jednak, że nasza pierwsza rozmowa odbędzie się w takich warunkach. Przeszła za biurko i siadła na miejscu przysługującym panu czy pani domu. Z ruchów i zachowania się, szczególnie w tej chwili, żywo przypominała wdowę. Czy była pani w jakiś sposób spokrewniona z obojgiem zamordowanych? Podjąłem. Byłam kuzynką naszego pana. O ile w ruchach przejęła już funkcję spadkobierczyni, o tyle w wysławianiu się pozostała dziwnie nieporadna. To mnie śmieszyło, ale jednocześnie wydało mi się frapujące. Czy zna się pani na znaczkach? Tak. Odkąd się z kuzynami zetknęłam. Najpierw pan kazał mi kąpać w miednicy masówkę. Czy umie pani posługiwać się katalogami? Kto to był Stanley Gibbons i co pani wie o Ferrarim? Stanley Gibbons był założycielem wielkiej firmy handlu znaczkami. W połowie zeszłego wieku. I jego firma dotąd istnieje w Londynie. W krajach anglosaskich używa się katalogu Gibbonsa. Natomiast Marquis Ferrari, to jest nazwisko jednego z największych zbieraczy świata. Urodził się w roku 1848, a zmarł w roku 1917, na atak serca, po jednej z największych transakcji znaczkowych, w Lozannie. A w jakiej miejscowości, w Polsce, był używany stempel kolisty z cyfrą 1 na znaczkach Za Łót? Koliste i kwadratowe stemple z cyfrą 1 posiadała w okresie ważności znaczka Za Łót Warszawa. Czym odznaczają się pierwsze znaczki Rosji? Na co i trzeba szczególnie uważać? Na anilinową farbę drukarską, która rozpuszcza się w wodzie. Zadałem jej 7 czy 8 pytań dodatkowych, na które odpowiedziała bez drgnienia powiek. Stało się jasne, że wie tyle samo co wdowa. To ułatwiało mi przesłuchanie. Przejdziemy do kuchni i pani będzie łaskawa odtworzyć przebieg porannych wydarzeń, postanowiłem wstając z fotela. Proszę kolejno poruszać się po mieszkaniu i powtarzać swe kroki od chwili, kiedy się pani zbudziła. Ruszyła posłusznie za mną. Przeszliśmy najpierw do kuchni. Spałam jak zawsze w alkierzu, wskazała na małą wnękę ze świeżo posłanym łóżkiem. Kukułka się rano zacięła. Zaczęła kukać jak zwariowana, przeniosła oczy w kierunku czarnego zegara na ścianie, który za życia wdowy obiecywałem sobie obejrzeć. Cykał miarowo. Wskazówki, w kształcie bocianich dziobów, minęły 6:30. Usłyszałam jak gdyby głośne chrapanie pani. Było już widno, bo teraz jest widno po 4:00, opowiadała. Nie mogłam zasnąć. Po 3 kwadransach wydało mi się, że pani coś jest. Bo nikt tak dziwnie nie chrapie. Skąd pani wiadomo, że... Dokładnie po 3 kwadransach. Bo kukułka jest kwadransowa. I co wtedy? Wtedy wstałam, założyłam szlafrok, mówiąc to, przeszła do przeciwległych drzwi w przedpokoju i nacisnęłam klamkę. Znaleźliśmy się z kolei w małym, mieszczańsko umeblowanym pokoju wdowy, którego, jak dotąd, nie znałem. Zza otwartego okna rozbrzmiewał chór ptaków wydziobujących czereśnie w sąsiednim ogrodzie. Pani leżała, o tak, pokazywała mi teraz spadkobierczyni, ze zwieszoną w dół głową. Ach, proszę pana, co ja przeżyłam, zaczęła żlochać. Wzięłam ją od razu za rękę. Ale ona już jej wtedy między żywymi nie było. Zanosiła się szlochem, podczas gdy spoglądałem po wnętrzu i patrzałem przez okno, chcąc zorientować się w możliwościach wejścia porynnie z sąsiedniego podwórza. To, że ktoś się tu dostał z zewnątrz, by podać truciznę, należało raczej wykluczyć. Zresztą, jak stwierdzili technicy, na rynnie nie było żadnych śladów. Czy pani otworzyła okno, czy też było otwarte? Nie. To otwarli dopiero niedawno panowie, kiedy badali ślady. A drzwi do klatki schodowej? Otwierałam je sama z łańcucha, wychodząc do komisariatu dzielnicy. A w kuchni oraz w pokoju, gdzie mieszczą się zbiory? Obydwa okna były zamknięte. Proszę opowiadać dalej. A więc, spostrzegła pani, że kuzynka nie żyje. Czy stolik nocny wyglądał jak teraz, czy też coś na nim stało? Nie stało, nie. Byłam przestraszona i wybiegłam z tego pokoju, żeby obejrzeć szafę. Chodziło o szafę zawierającą zbiory. Weszliśmy z powrotem do pokoju, w którym rozpocząłem przesłuchanie. Nitka znajdowała się na miejscu, jak teraz. Bo starszy pan, który tu rano przyjechał w pumpach, miała na myśli pułkownika, nie kazał w ogóle otwierać szaty. No i jak stałam w szlafroku, pobiegłam zaraz na komisariat. Ostatnie słowa wyrzuciła z siebie klęcząc i podsuwając głowę od dołu pod szafę. Tak, nitka jak dotąd nieuszkodzona. To wymyśliła pani, żeby nitką przywiązać drzwi do szpileczki wbitej w podłogę. Żeby później nie trzeba było sprawdzać albumów, bo wychodziłyśmy obie z domu i dom zostawał pusty. Podniosła się, siadła w krześle za biurkiem, dokładnie tak, jak czyniła to wdowa, i prawie w tej samej chwili zadzwonił telefon. Mówił NP. Przekazuję ci pierwsze dane z sekcji. Nie ma w ogóle śladu zastrzyków. Trucizna była podana tym razem doustnie. Jej składu, jak dotąd, nie ustalono. Idź, jak mówił twój stary, po tropie ambasadora. Dzwoń do mnie z miasta, będę u siebie, w laboratorium. Należy sprawdzić, czy dokonano w związku z morderstwem rabunku. Nie myślę, że mordercą była spadkobierczyni. Odłożył słuchawkę. Zająłem znowu miejsce w fotelu, patrząc na przygarbioną postać spadkobierczyni. Czy pani kuzynka nie brała w ostatnim czasie zastrzyków? Nie. Czuła się całkiem normalnie. Nie było potrzeba jej leków ani zastrzyków. A może miała pragnienie i piła wieczorem lub w nocy wodę? Nie. To bym od razu wiedziała. Wartość zbiorów jest pani oczywiście znana? O, to jest w ogóle dużo. Usłyszałem w odpowiedzi. Tym samym tonem wyższości i jakby dumy mówiła o zbiorach wdowa. A fakt istnienia testamentu był pani naprawdę dotąd nieznany? Nie. Ja zawsze myślałam, że umrę pierwsza. I to mnie nie obchodziło ani nie zajmowało. Rozmawiałem teraz z człowiekiem równym mi kulturą, w którym nikt nie podejrzewałby tak zwanej pomocy domowej czy mentalności gosposi. A może umie pani dawać zastrzyki? Nie. Ale dlaczego pan pyta? Dlaczego, to moja sprawa. Czy pani kuzynka wychodziła wczoraj po południu albo wieczorem z domu? Zdaje się, że była w kawiarni. Bo ona czasem chodziła na kawę, po tym jak zamordowano naszego pana. Gdzie? Nie wiem. Różnie. Tu. W Śródmieściu. W północnej i południowej dzielnicy. Czy mogła się przy tym z kimś spotkać? Na przykład z jakimś znajomym? Nie wiem. To raczej nie. Nie pytając dalej poprosiłem, by zdjęła splątaną pod szafą nitkę i obejrzała wraz ze mną albumy. Przegląd, trwający godzinę, nie wykazał najmniejszych braków. Wszystko było jak w chwili mojego wyjazdu do NRD, jak to widziałem za życia wdowy. Pomagał mi w wątpliwych wypadkach spis sporządzony z tą, drugą już niestety, ofiarą zbrodniarza. Kukułka wybiła i wykukała 8:30. Przezorny komendant dzielnicy zatelefonował, że odnaleziono na południowym przedmieściu kuzynkę spadkobierczyni. Dziewczyna jak koń, przy tym wcale pyskata. Żąda ode mnie wyjaśnień. Nie powiedziałem jej, o co chodzi, żeby ci teraz nie przeszkadzała. Mogłem zakończyć rozmowę ze spadkobierczynią i dopuścić do niej kuzynkę. Niech pani będzie łaskawa pamiętać, że zbiory są w świetle przepisów prawa masą spadkową. Dlatego proszę nie wymieniać i nie sprzedawać. Za chwilę przybędzie pani kuzynka. Termin pogrzebu zostanie panią podany. Dziękuję, odpowiedziała zmęczonym po rannych przejściach i przesłuchaniu głosem. Czy wolno mojej kuzynce wraz ze mną w moim mieszkaniu zamieszkać? Zagrała pod koniec panią, w czym było pełno świeżej, niewprawnej godności. Oczywiście, że tak. Po to została wezwana. Odpowiadało mi bardziej to, że będzie mieszkać z kuzynką, niż gdyby mieszkanie podczas pogrzebu i załatwiania formalności miało pozostać puste. Idąc w kierunku placu Komuny myślałem, są dwie możliwości morderstwa, którego ofiarą padła wdowa, mogli dokonać zarówno ambasador, jak i spadkobierczyni. Ta ostatnia miałaby nawet powody, teraz dopiero odżyła. W gospodarstwie domowym panie więcej się dają we znaki służbie niżeli panowie. Poza tym nikt inny, tylko ona jest spadkobierczynią. Dodatkowa możliwość, fakt użycia trucizny może skłaniać do podejrzeń, iż spadkobierczyni jest w kontakcie z ambasadorem. Tak czy inaczej, na jedno wychodzi. Nie ma sensu zajmować się jej osobą, skoro mamy pewne dane co do samego ambasadora. Wszystko przemawia za tym, że go niebawem zdemaskujemy. Może okazać się, że spadkobierczyni o niczym nie wie. Natomiast on sam umówił się z wdową w kawiarni i w obawie przed dekonspiracją zastosował truciznę o opóźnionym działaniu. Dotarcie do niego zadecyduje automatycznie o wyłączeniu lub potwierdzeniu winy spadkobierczyni. Rozważając różne warianty wsiadłem w autobus i wyruszyłem, zgodnie z poleceniem pułkownika, w stronę Urzędu Pocztowego 41. Upłynął rok od momentu, gdy skrytka z nazwiskiem Marieger, sądząc z rozmowy z prawdziwym doktorem, została zlikwidowana. Ale może zdarzyło się coś, co dotąd tkwi w pamięci personelu Urzędu Pocztowego? Może z takich czy innych powodów zapamiętano osobę byłego właściciela skrytki? Może, jeżeli ambasador morderca zlikwidował tymczasem skrytkę, był w ostatnich miesiącach widziany przez kogoś z personelu poczty w kinie, na meczu albo w tramwaju? Jest zupełnie prawdopodobne, iż chodzi lub jeździ po mieście, jak zwykły przechodzień, i dotąd czaruje ludzi budzącym ufność nazwiskiem doktora Kriegera. Uczęszcza jak jeden i drugi zbieracz do klubu filatelistów Śródmieścia. Kto wie? Wchodząc do kancelarii naczelnika Urzędu Pocztowego 41, trafiłem akurat na interesującą mnie rozmowę. Prócz naczelnika był tu jeden z praktykantów. Biały dyliżans pochodzi z kradzieży w drukarni państwowej, mówił naczelnik, dlatego, zgodnie z instrukcją, nie będziemy go honorować. Niech pan powie kolegom, którzy stemplują w rozdzielni, by takie listy zatrzymywali. Czy można zobaczyć? Wtrąciłem, widząc na biurku kopertę z nieznanym mi znaczkiem. Proszę. Różnica polega na tym, że właściwy, ważny do frankowania dyliżans ma żółte tło, wyjaśnił po wyjściu praktykanta naczelnik. Zresztą ja osobiście wolę te znaczki bez tła. Są wyraźniejsze i bardziej podobne do oryginału. A zna pan oryginał? Owszem. Z początku były dwa obrazy z dyliżansem, który posłużył za temat znaczka. Jeden okazał się później falsyfikatem. Jego posiadacz padł ofiarą oszustwa. Kustosze się o to ze sobą spierali. Pamiętam scysję z okresu pracy w Muzeum Poczt, nim przeniesiono je do Wrocławia. Rozgadał się na temat obojętnych mi całkiem cech oryginału i choć mi to wcale nie było potrzebne, nie mogłem mu przerwać. Dopiero gdy skończył, z miejsca spytałem. Interesuje mnie, kto wynajmował przed rokiem skrytkę 14 w Urzędzie 41? O wilku mowa. Roześmiał się na głos. Właśnie, że doktor Krieger, posiadacz skrytki i fałszywego obrazu. Nie dając poznać po sobie zdumienia, bo było to przecież coś z dziedziny telepatii, podjąłem. Czy zna pan doktora Kriegera, panie naczelniku? O tyle, o ile. Widziałem go w Muzeum Poczt na Świętej Barbary, gdzie próbował sprzedać fałszywy dyliżans. Później pamiętam telefon z Muzeum Narodowego. Tamtejsi kustosze pytali o naszą opinię co do obrazu. I stąd nazwisko doktora utkwiło w mojej pamięci. Czy może mi pan powiedzieć, jak wygląda doktor Krieger? Oczywiście. Doktor Krieger jest człowiekiem w średnim wieku i raczej średniego wzrostu. Dobrze ubrany, kulturalny mężczyzna, okrągły na twarzy. Rysopis zgadzał się z tym, co słyszałem wprzód od medyka, a potem od wdowy. Morderca, ambasador, podający się za doktora Kriegera, nie przypuszczał widać, że trafi w Muzeum Poczt, a potem w Urzędzie 41 na tego samego człowieka. Czy można by zobaczyć recepisy, na których doktor Krieger kwitował odbiór listów poleconych? Spytałem. Widzę, że zajmuje się pan grafologią. Kapitanie? Zostałem nagle zdekonspirowany. Skąd mnie pan zna? Skąd? Mieszka się o 2 domy dalej, na Górnośląskiej. Czy myśli pan, że ja rozmawiałbym na temat tajemnic korespondencji z każdym? Przecież pan mi się w ogóle nie wylegitymował. A więc, proszę sąsiada, upłynął rok i w tym okresie wygasła możliwość reklamacji. Recepisy zostały potraktowane jako makulatura. Ale proszę chwileczkę poczekać. Przeszedł na zaplecze okienek. Wracając wprowadził ze sobą młodą, przystojną urzędniczkę. Pani pracowała przy poleconych, kiedy przychodził doktor Krieger, wyjaśnił. Czy pamięta pani, panno Zosiu, doktora Kriegera? Tak. Pamiętam. To był taki wesoły, inteligentny pan. Miał skrytkę numer 14 i przychodził do okienka po listy polecone. Dostawał listy z całego świata. Koleżanki śmiały się, że chyba podał swój adres w jakimś murzyńskim biuletynie matrymonialnym i teraz się kryje przed żoną. Dlatego potrzebna mu skrytka. Panna Zosia była wyjątkowo rozmowna, a ruch w Urzędzie Pocztowym 41 tego dnia nie należał do zbyt ożywionych. Jeżeli się krył, to również dlatego, że zbierał znaczki, mówiła. A to jest śmieszne. Prócz fotografii kobiet w kopertach, które się czasem uszkodziły, widywałyśmy znaczki. Potem to ustało. Doktor zlikwidował skrytkę i listy przychodziły coraz rzadziej. Parę razy, kiedy coś przyszło, odsyłaliśmy wprost do szpitala. Czy może mi pani powiedzieć, jakim dowodem legitymował się ten doktor Krieger? Przerwałem. Jakim? Po prostu. Myśmy go znali. Otwierał skrytkę. Kiedy podchodził do okienka, miał w ręku kluczyk, tłumaczyła rozsądnie, dziwiąc się, że ktoś może pytać doktora Kriegera o dowód. To było wszystko, co mogłem ustalić. Miałem w Muzeum Narodowym przyjaciela z okresu, gdy pewna złodziejska spółka podjęła nieudaną kradzież damy z łasicą Leonarda da Vinci. Obraz ten został wypożyczony ze zbiorów krakowskich na jakąś wystawę, jego miniaturowa reprodukcja była zresztą jedynym polskim znaczkiem, którego istnienie w latach ubiegłych zauważyłem. Wydana w dużym formacie, w technice stalorytu, dama z łasicą pozostawiała daleko za sobą inne, często ponure jak późno jesienny wieczór, rodzime edycje znaczkowe. Wsiadłem od razu po wyjściu z poczty w taksówkę, żeby wylądować bez zwłoki w gmachu muzeum. Marian powinien być w sali sztuki zdobniczej. Jeżeli go nie ma u starych flamandów, powiedziano mi w biurze, przeniosłem się więc z piętra do holu i skierowałem się w lewo, do sali sztuki zdobniczej. Nie było czasu na oglądanie znanych skądinąd od lat okazów. Przybył im raptem jeden kafel w gdańskiej witrynie i chyba dwa karocowe. Przeszedłem szybko obok gabloty z piękną porcelaną z Korca, która mogła się równać miśnińskiej, po czym, wchodząc na piętro, znalazłem się w sali flamandów. Marian ogląda Maertena Daey, odpowiedział na moje pytanie pewien były funkcjonariusz Komendy Głównej, który zakochał się w sztuce i przeszedł po ciężkim postrzale do służby w muzeum. Znalazłem go wreszcie pod ścianą, na której wisiały trzy polskie Rembrandty, autoportret w młodzieńczym wieku, Saskia, malowana w 2 lata po ślubie, i Maerten Daey. Stał przed portretem Maertena Daja. Patrzał w obcojęzyczną gazetę, mruczał do siebie i nie był za bardzo przytomny. Tymczasem absorbowała mnie sprawa drugiego z kolei morderstwa w zachodniej dzielnicy. Musieliśmy dotrzeć do ambasadora. Przepraszam cię, Marian, szepnąłem. Potrzeba nam twojej pomocy. Obrzucił mnie obojętnym spojrzeniem, zachował się, jakby nie słyszał. Dopiero po chwili rozpromienił profesorskie oblicze. A, to ty? To ty już także słyszałeś. O czym? Naprawdę nie wiesz? Nie. Ten Maerten Daey miał narzeczoną. Znalazła się teraz w Muzeum Miejskim w Schwerinie. Był zwyczaj w Holandii, że młode pary przed ślubem kazały się portretować. Oboje młodzi udali się więc do Rembrandta. Ale małżeństwo nie doszło do skutku. Śmiesznie pomyśleć. Patrz, spotkali się znowu oboje po 300 latach. Rozwinął gazetę, pokazując mi reprodukcję obydwu obrazów. Postałem z nim chwilę, po czym przeszliśmy w stronę Wskrzeszenia Łazarza. Tego eksponatu mogły pozazdrościć nam wszystkie muzea świata. Carel Fabricius, współczesny mistrzowi, namalował bliższą i dalszą rodzinę Rembrandta na jednym płótnie. Nikt o tym nie wiedział, a odkrył go w roku 1939 proboszcz kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Fabricius zginął przed 300 laty, gdy w Amsterdamie wybuchła prochownia. Spłonęły jego obrazy. Ten, który dzięki milczeniu proboszcza przetrwał okupację niemiecką i powstanie warszawskie w bocznym ołtarzu Świętego Krzyża, z kilku, które po sobie zostawił Fabricius, był najwspanialszy. Musiałem niestety wracać do zbrodni w zachodniej dzielnicy. Moja wizyta w muzeum tym razem nie dotyczyła obrazów. Powiadasz dyliżans? Powtórzył Marian, kiedyśmy zeszli do biura. To mi się nawet obiło o uszy. To nie mój dział, ale wiem, że były w tej sprawie spory. Zapytam kolegów. Rozdzwonił się zaraz z wewnętrznej centrali na prawo i lewo, żeby po paru minutach rozłożyć bezradnie ręce. Z człowiekiem, który chciał nam sprzedać dyliżans, rozmawiał profesor Grein. Do innych nie dotarł. Natomiast powiadają, że ta sprawa powinna być znana w Muzeum Poczt na Świętej Barbary. Ba, zreasumował, zanim zdążyłem zapytać, profesor zmarł, a muzeum przeniosło się do Wrocławia. Czy możesz powiedzieć mi, która godziną? Spojrzałem na nienakręcony w rannym pośpiechu zegarek, wyciągnął srebrnego Nortona z napisem Londyn 1785. Chodził głośno jak traktor i był przedmiotem mojej zazdrości. Jest punktualnie 10. O 11 leci samolot. Wprost do Wrocławia. Wiem, byłem tam w zeszłym tygodniu. A Norton? Jak? Dziękuję. I nawet jest do wymiany. Pozwolisz, że teraz zadzwonię? Spytałem. Wyjście na miasto przez 0, podsunął mi bliżej aparat. Jeżeli uważasz, że to jest konieczne i chcesz mieć czyste sumienie, mówił pułkownik, wsiadaj w samolot i leć do Wrocławia. Ale żebyś wiedział, jeżeli wyjdzie coś z tego, za bilet płacę, w przeciwnym wypadku, nie. Decyduj. Lecę i wracam pod wieczór. Zdecydowałem. Nie było sensu dzwonić do mamy na Górnośląską. Powiadomiłem jednak o moim wyjeździe NP. Badania chemiczne, jak dotąd, nie dały żadnych rezultatów, poinformował mnie przy okazji. Jak w pierwszym wypadku, tak teraz, trucizna nieznana. Tym bardziej pewne, że to ambasador dopuścił się drugiej zbrodni. Zrób wszystko, by dotrzeć do niego. Mogłem jeszcze chwilę odsapnąć i wypalić papierosa. Ba, człowieku, żebym to dostał której najbliższej niedzieli wóz, zaczął rozważać Marian, gdy przekazałem mu wrażenia z galerii drezdeńskiej. Budzik już mam, sięgnął od biurka, ale brakuje mi wozu. A na co ci wóz? Wziąłem do ręki całkiem normalny budzik. Wóz po to, rozumiesz, że jest w pewnej wsi na Podlasiu stara kukułka z Welsen. Ma z tyłu datę 1632. Welsen to prawie przedmieście Halemu. I organista chce ją wymienić na budzik, ale tam koleją się nie dojedzie. Szkoda, że wtedy nie miałem budzika. A cóżeś tam robił? Byłem służbowo. Kazali mi obejrzeć starą dzwonnicę. Stuknąłem się nagle w czoło. NP ma dekawkę, zbiera sputniki, a ja mogę zdobyć Nortona. Tak sobie. Dla samej radości życia. Czy ty masz może znaczki, Marian? Nie. Ale za to mam ośmioramienną menorę. Uważasz, za dużo o jednoramię. To chyba strażnik. Tak, lecz w kształcie małego niedźwiedzia. Dlatego niektórzy ludzie nie dają mi żyć. Zdaje się. Nawet mógłby cię jeden znajomy podrzucić wozem na tamtą wieś. Ale menora nie zagra. Do tego potrzeba znaczków ze sputnikami. Bo ty nic nie rozumiesz, wyjaśnił odprowadzający z mnie w stronę przystanku tramwajowego. Za menorę dostanę Woltera, na którego poluje facet, mający figurkę z Helze. Tę figurkę wymienię na wazon Galc i kompozycję szklaną Lalikwea, na którą ma chętkę ktoś, od kogo można wydobyć jeden hiszpański garłacz i dwie damasceńskie szable. Za garłacza i szable będę miał od kolegi z Muzeum Broni XVI-wieczną ikonę. A facet, który zbiera ikony, jest znowu w kontakcie z pewnym człowiekiem, którego serdeczny przyjaciel od lat ma znajomego, który kolekcjonuje znaczki. Przecież to proste, nie? Jeżeli się uda, za pośrednictwo dostaniesz Nortona. Ba. Katalogował go nawet sam król starych zegarków, Marfels. Marian był prawdziwym zbieraczem, zresztą wszystko to działo się przecież w zwariowanym świecie zbieraczy. Porozum się z NP. Ma wóz i kolekcjonuje znaczki. Ja go od siebie namówię, zdecydowałem. Stoi. Powiedz w muzeum we Wrocławiu, że jesteś kumplem Mariana, to będą z tobą inaczej gadali. Nie było tłoku w locie, jak w dniach urlopowych. Bez kłopotu dostałem bilet. Godzina w Muzeum Poczt na pewno mi starczy, myślałem w wygodnym fotelu Iła. Jeżeli ambasador próbował sprzedać dyliżans i w związku z tym kustosze wiedli spory, to jego osoba musiała utkwić komuś w pamięci, może nawet ze szczegółami. Jak dotąd, mieliśmy tylko bardzo pobieżny rysopis. Jednak zeznania studenta medyka, wdowy, a teraz informacje z Urzędu 41, w zasadzie pokrywały się. Było wiadomo, że działa, że jest i czuwa w pobliżu. Dał znowu o sobie znać przez zabójstwo wdowy. Ale za mało wiedzieliśmy, żeby do niego dotrzeć.